Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Ilekroć światłość występuje w Biblii, zawsze jest przedstawiana jako atrybut Boga. To Bóg jest okryty światłością jak płaszczem. On w słupie ognia szedł na przodzie swojego ludu wychodzącego z Egiptu. Kiedy Jezus na górze przemienienia ukazał swoim uczniom swoje bóstwo, jego odzienie stało się białe, a skóra promieniowała blaskiem. Jeśli więc dziś Jezus mówi do nas, że jesteśmy światłością dla świata, to znaczy, że mamy świat opromieniać blaskiem Boga, a nie własnym. Żeby jednak tak się stało, trzeba najpierw pozwolić Bogu, aby rozpalił w nas swoje światło, światło własnego bóstwa. To światło nie pochodzi z nas, z naszej mądrości, dobroci czy umiejętności. Ono pochodzi z Boga. To Bóg w nas sprawia wszelkie dobro. Intensywność tego światła jest zależna od naszej współpracy z Bogiem. Podobnie jak materiał, który się spala, może dawać dużo światła i ciepła, albo ledwo się tlić. Naszym zadaniem jest, po pierwsze, rozpalić w sobie coraz mocniej to Boże światło, a po wtóre, nie ukrywać go przed światem, ale się nim dzielić z innymi. Jezus zaprasza nas dzisiaj do tego, aby być odważnymi Jego świadkami przed światem. Wiary i miłości chrześcijańskiej nie można spychać do zakrystii lub jakiegoś kącika w mieszkaniu, jakby tego dziś wielu chciało. Wiarą i miłością musimy dzielić się z innymi. Świat cierpi na deficyt Bożego światła i tylko my możemy ten ogromny głód nasycić.